Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikat podważający sposób powołania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa od 2017 roku. Za chwilę podobna sytuacja może mieć miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Jaki to będzie miało skutek prawny? Dzisiaj sprawdzam. Rozmawiamy z panem ministrem Bodnarem stale, obecny tutaj dyrektor Zakroczymski, ale też i w różnych innych formatach. W moim odczuciu, jeżeli diagnozą jest uchwała, to receptą powinny być projekty ustaw i projekt zmiany konstytucji. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości po kolei od KRS przez prokuraturę, sądy aż po Trybunał zmienia zasady gry. Teraz zabrało głos w sprawie ustawy z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Uważa, że doprowadziła ona do sprzecznego z Konstytucją RP oraz standardami europejskimi upolitycznienia trybu wyboru sędziów członków KRS. Stowarzyszenie Sędziów Justitia mówiło nawet o powtórzeniu konkursów swoich kolegów, sędziów powołanych przez KRS. Status sędziów powinien zostać ustabilizowany, czyli przede wszystkim zapewni to projekt ustawy, który zaproponowaliśmy, a więc konkursy, które odbyły się przed Krajową Radą Sądownictwa, której funkcjonowanie zostało zakwestionowane i przez Polski Naczelny Sąd Administracyjny, i przez Trybunały Międzynarodowe, powinny odbyć się ponownie. Co stanie się z ponad 2000 sędziów powołanych przez wadliwą, zdaniem ministerstwa, KRS? Z tymi sędziami nic się nie stanie, dlatego że w legalny sposób nie da się podważyć sędziów, którzy zostali wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie po 2018 roku. Ja przypomnę tylko, że Krajowa Rada Sądownictwa w tym nowym składzie sama poddała się testowi konstytucyjności. W 2019 roku zostały te przepisy zaskarżone właśnie przez Radę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości uważa, że sędziowie powinni wybierać się spośród sędziów, bez udziału polityków. Mówił o tym zagranicznej agencji prasowej Reuters. Więc mówię sędziom, słuchajcie, waszym zadaniem jest znaleźć najlepsze osoby, a ja wybieram po prostu kogoś spośród tych, których proponujecie. I to zadziała doskonale. Oni mają możliwość wyboru sędziów, którzy chcieliby być ich prezesami. Tyle, że sposób wybierania sędziów przez KRS był już badany przez Trybunał Konstytucyjny i jest on zgodny z prawem. Innymi słowy, Rada jest organem powołanym zgodnie z polską konstytucją, a tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw do tego, żeby zarzucać Radzie czy to upolitycznienie, czy też niekonstytucyjne powołanie, a tym samym, aby te zarzuty przekładały się z kolei na zarzuty formułowane wobec sędziów wybranych przez Radę. Minister Bodnar niejednokrotnie zapewniał, że swoimi opiniami i komunikatami walczy o przywrócenie praworządności w Polsce tak, jak chciałaby tego Komisja Europejska. Good faith approach by the Polish government to the rule of law. Komisja Europejska widzi dobre podejście polskiego rządu do praworządności i myślę, że doskonale rozumie, że w polskim systemie rządów są ludzie, którzy próbują chronić stary reżim i wygląda na to, że prezydent, Krajowa Rada Sądownictwa, nowi sędziowie, to oni chronią poprzedni system. Jest także plan uchwalenia przez Sejm stwierdzenia wadliwego powołania 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Treści dokumentu nadal nie opublikowano. Na razie mamy tylko informacje medialne, dosyć lakoniczne o tych uchwałach, także trudno się chociażby z tego powodu do nich odnieść. Ale na pewno trzeba powiedzieć jedno, czyli Sejm nie ma kompetencji, żeby poprzez uchwały kształtować, podważać wybór członków Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzać, że osoby, które zostały uprzednio wybrane, że nie są sędziami. Ministerstwo ma jednak swój plan na funkcjonowanie sądów w Polsce. Powinniśmy od podstaw zbudować nowy Trybunał Konstytucyjny, a bez zmiany konstytucji nie da się tego zrobić. Istnienie tak zwanych sędziów-dublerów w Trybunale Konstytucyjnym stwarza problem z punktu widzenia funkcjonowania i ważności orzeczeń. Mamy to, jak to chyba sam premier Tusk przyznał, tak zwany terror praworządności, a terror praworządności to jest nic innego jak oksymoron. Podkreślam, w sposób legalny nie da się w Polsce zakwestionować statusu sędziego, który został powołany, bo byłoby to działania sprzeczne z polską konstytucją, wszelkiego rodzaju weryfikacje, sprawdzenia i tak dalej. Dlatego, że takich mechanizmów polska konstytucja nie przewiduje.
Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.